Witam, bam bam. Tego zwęta. Ej, ja nawet się zauważyłem, kiedy ktoś umarł, co się stało? Mam teorię, mogę się mylić, ale jest w tym odrobina prawdy. Tak? Serdecznie. Dobra, to się zauważyłem. Jak nie mogę zauważyć? Dobra, takie... Było prosto koło drzwi. Gdzie było ciało? To był ze mną po prawej stronie. Ja mam plastik za oknem, także pozdro. To był ze mną po prawej stronie. Kto z nich to jest? To biały. Czemu biały? Bam bam, to jakieś argumenty. No bam bam, nie. No tu Hedy. Tak w ogóle, kiedy ja miałam zespół, to ja naprawdę miałam zespół, nie? Guys, profit dla wszystkich. No ustawcie się ładnie. O! Pięknie! Ładnie. Fajny początek na materiał. Rozwalamy to. Nie, nie ma. Dobra, grajmy, jest 9 na 10. Dobra. 9 na 10. Zwracam was szybko. Macie się wita, ale nie tego. Dobranoc! Dobra, cicho. Dobranoc! Dobranoc! Dobranoc, to samo bym powiedział. Tak. Tu jest dużo ludzi. Dużo ludzi. Byłam. Gdzie? Wicia? Ale ten, kto zgłasza miał... Gdzie? Ja zrobiłam kabelki, nie ma. Ej, gdzie? Ej, bo to było przy tym... Dusia ma mikrofon. Cisza. No, więc ciało było pomiędzy tym, no, jak to się nazywa, jak się idzie tam w drugą stronę mapy. I tam przy oczyszczaniu, dobra, ustalimy, że to jest oczyszczanie. No, oczyszczanie. I widziałam, że stamtąd wychodzi Wicia, z tamtej okolicy, więc Wicia, co ty masz na swoją obronę? Cały czas byłam po drugiej stronie, nawet nie wchodziłam na oczyszczanie, robiłam kabelki, byłam na dole i powiem tyle, że to nie byłam ja, bo nawet Truska może potwierdzić. Ale na pewno jesteś pewna, że nie wychodziłaś z góry z tamtym? Nie, nie wychodziłam z góry. Tak, tak. Rozłożyłam na kabelki. Okej. Okay. Ja wam powiem tak, nie? Ja wam powiem tak, ja widziałem tą wielką grupę, nie? Pomyślałem sobie, dobra, będę chodzić w tej grupie, przynajmniej będę bezpieczny, nie? I wchodzę tam do tej oczyszczalni, prawie weszłem i widzę trup zgłoszony i ja myślałem, no dobra, to jest gdzieś tam, ale nie widziałem gdzie. Tylko na początku nie zauważyłam, on centralnie był na środku, nie? Był taki niezauważalny w ogóle. Znaczy ja jeszcze ja byłem przed oczyszczalnią, jeszcze nie weszłem, nie? A więc no, don't judge me. To chyba prawie wszyscy widzieli, że skanowałam się w Medbayu. Tak, tak. Madzia jest czysta, 100% czysta, ona jest z Medbaya. Ona jest wykąpana, świeża. Dobra, ja skipuję. Ja też. Podejrzewam. No, w sensie, te argumenty na Wicie były dobre. Jak robiłam to na automat, to... Tak. To głosujemy? Generalnie, nie wiem, ja skipuję. Na Wicie, ona mi śmierdzi. Ale nie no. Ja po prostu skipuję. Nie, zobaczymy, jak to się potoczy. Zobaczymy, jak to się potoczy. Zerek. Dobra. Mama musimy się... Co to Dusia była za teleportacja? Dobra.
Zróbmy tak, że ja uważam na Madzie. Było taktyczne. Standardowe pytanie. Ale dobra. Wicia pierwsza mówi. Wicia mówi, bo Wicia ma mikrofon. Takie mamy zasady. Dobra, to w takim razie ja byłam cały czas w kafeterii, ogólnie skończyłam zadania. Patrzę i z góry wybiega Madzia. To masz na swoje usprawiedliwienie? Ale Madzia! Dobra, powiedzmy tak. Ja widziałam Madzię. Madzia się skanowała, co ty chcesz wciskać? Co ty nam wciskasz? Ej, co ty nam wciskasz? Ej, serio, mówiliśmy? Mówiliśmy ostatnio. Żółta się skanowała w Medbayu. Na moich oczach i dusi. Wszystkich oprócz was widzi. Bam bam, a ty może coś powiesz, co robisz? Ej, bez kitu, bam bam, powiedz coś. Bo w tym momencie Wicia mi śmierdzi, bo oskarża Madzie, a bam bam, bo się nie odzywa. Wcześniej na mnie głosowałeś, skoro jestem czysta. Ty? Dlaczego na mnie wcześniej głosowałeś, skoro wszyscy powiedzieli, że jestem czysta? Nie słyszę. Jak nie słyszysz? No, nie... Na Bambama nie mam dowodów, ale... Wicia, to było suspicious, głosuję na ciebie. To było... Poprzedniej rundy taka, no, z tym jak było to ciało. No, to już mnie przekonało, że... Głosujcie na mnie, no. Dobra. Wicia, na pewno ty. 3, dobra, 2, 1. Oho, super. Czy ty... No, nieważne. The fuck? Co tu się stało? Odkąd mnie zabiłeś, to ja chodziłam cały czas za tobą i patrzyłam, co ty robisz. Ty jesteś zbyt dobry w tobie. To trzeba zerfować. Czarny kotek! Ej, uwu, to wygląda fajnie. Ten kotek. Ej, nie mam jakiegoś... Moim zdaniem wygląda jeszcze bardziej suspicious, ale to... Dobra, to jest... To miał być wredny śmiech, taki wiesz, typowy złoczyńca, nie? I generalnie powiedziałeś, że trzeba mnie znerfić, dlatego biorę tą czapkę, żebyście od razu mówili: jemu nie ufam, wyrzucamy go. Zajebiście. Dobra, crewmate 3, impostor. Impostor, drugi raz! Tym razem z Madzią. Powodzenia, GG. Powodzenia, GG, koledzy! Ojej. Okej, okay, Bambam ma mikrofon. No nie, teraz Bambama mamy słuchać. Nie, pisze, że Bambam pisze, że w adminie było ciało. Truski. Ja byłam cały czas z tym. Ja byłem? Ja widziałam się z tobą i z Gab. Ja, Marcin i Dusia byliśmy przy reaktorze. No. Dokładnie. I ja zeszłem na dół. Słyszałam, że wy chyba też schodziliście na dół, gdy światło zgasło, co nie? Ja nie widziałam, no ja tylko widziałam Bambama jeszcze przez chwilę i to wszystko praktycznie, nie widziałam i Madzi. Ja Bambama tylko widziałem na początku gry i tyle. No nie wiem, co jest. Z Madzią się widziałam, z Madzią szłem na początku jak ten, obok siebie i nic mi nie zrobiła. Ale czekaj, bo na początku też jest cooldown, co nie? No. No to może dlatego, nie wiem. Don't judge me. To może, nie wiem. W sensie, Marcin, nie żeby coś, ale
dla mnie jesteś trochę suspicious. Ja zawsze jestem suspicious. Tatapka, rozumiesz? No dobra, wywalcie mnie za to, że... W sensie... Nie, wiesz co, a tak na serio, to po prostu ja na początku właśnie miałam takie, kurde, to pewnie Marcin, to pewnie znowu jest Marcin, on ma takiego farta, że... Ale nie, w poprzednim odcinku w ogóle nie miałam farta, w poprzednim odcinku graliśmy, my graliśmy chyba z godzinę, w poprzednim odcinku czy ponad, i byłam tylko dwa razy impostorem, więc nie mów mi, że ja mam szczęście, naprawdę, bo ja mam pecha do tego. Ja się naprawdę cieszę, gdy ja nim jestem. Ale wiesz co? Ja skipuję. Ja też. Ale nie, no bo na początku... Czemu on... Jak weszłam do tego reaktora, to myślałam, że Dusia albo Marcin zaraz celą w łeb, no nie? Dobra. Zapamiętam sobie. Wal się. Witam. Znalazłem Bambama w adminie. Podlewałam kwiatki. Podlewałam kwiatki. Ja robiłam kryształki. Powiem tak. Jak wyszedł ten alarm, nie? To my wszyscy, tuchedy, debile, idą w złą stronę. Ja się czułem jak debil, nie? Jak idę w jedną stronę, patrzę na strzałkę, w drugą stronę. Idę, a jednak znowu w inną stronę. I miałem taki, the fuck? Gdzie to jest? Jeszcze Marcina widziałam, bo z nim miałam właśnie ten drugi alarm. No właśnie, bo ja z Dusią tam chyba byłem i chyba była Madzia? I Wicia. Wicia była jeszcze niedaleko. Ale Madzię też widziałam. Ja Madzię podejrzewam. Ja widziałam Madzię w Medbayu. Bambama, a on teraz nie żyje. Ha? Wy? Wygrałam. Co się wydarzyło? Nie ma szczęścia do tej gry. Elo. No, narka. Dobra, startuj to. Dobranoc. Dobra. Startujemy. Jak będę trzeci raz? Nie będę trzeci raz. Jeden impostor. Okej, uważamy, z kim się tutaj trzymać. Oni są w trójkę. Jest jeden impostor, więc prawdopodobieństwo, że jeden z nich... Gnoju. Nie chcę zostawać z nim sam. No kurwa. Triksu. Tak! Super. Truska. Uważam na ciebie. Chodźcie, guys! Oh shit. O się. Idę w tą stronę. Dusia pewnie też tu jest. Tak. Dobra, Zenek mów. Ja poszłem naprawić światło i spotkałem tam Dusię i Truskę, którzy już to naprawili. Ja byłem na lampie. Ja muszę pierwsza umierać. Ty już umarłeś? Co? A ja ciebie podejrzewam. Zenek, wyłącz to echo. Ja cię, please, wyłącz to echo, bo znowu jest echo. Ja? Tak, ty. Nie było ciało. Dziękuję. Ja powiem tak. Marcin nie widział, jak robiłem na lampie. Gdzie było ciało, się zapytało? W reaktorze powiedział. Tak, dziękuję. Ale nie. Posłuchajcie. Marcin nie widział, jak robiłem na launchpadzie, nie? Ale... Później poszedłem do reaktora. Bo tam miałem zadanie chyba w reaktorze, nie? Przyjdź tam na górę. I znalazłem truchło Triksu. Po prostu leżący na środku. I ja nie widziałam przez całą grę Bambama. Truchło. Ja powiem tak. To, że widziałem cię... Nie widział. Słuchaj, to, że widziałem cię,
że robiłeś coś na launchpadzie, nic nie znaczy, bo tam nie ma animacji, więc nie mogę stwierdzić, czy jesteś safe, czy jesteś mordercą. Jednak mogę stwierdzić... Marcin Bozenek ogólnie. Jednak mogę stwierdzić... Szkoda, żebym był. Słuchaj. To by już dobra, dajcie mi teraz powiedzieć. Jednak mogę stwierdzić, że truska się skanowała w Medbayu. Ja to widziałem. Dusia to widziała. Później robiłem kabelki. Mam zgane to się na chwilę schowałem. W sensie byłem, stałem w jednym miejscu przy Decentainment. Czekając, aż się otworzy, żeby ktoś mnie nie zabił. I poszedłem na szybko skip. Ej, czemu na mnie, halo? Ej, ale... Zenek jest suspicious. Zenek jest suspicious. Ale dobra, cicho. Ja z Zenkiem nie idę. Idę z ten. No, z Dusią i z Truską. Tak, z Truską. Dobrze. Dusia i Truska, idziemy. Raczej mi się nie wydaje, żeby Dusia była, chociaż... No. Nie wydaje mi się. Okej, to jest complete. O co w tym chodzi? Nie rozumiem tego. Ale dobra. Chodź tu! No nie! Truska! Okej, okay, Dusia mi nie ufa. Nie wiem, czy powinienem jej ufać. Będę ją pilnował, chociaż... Nie wiem, nie... Nie jestem pewny tego, co robię. Serio? Okej, okej, okej. Idziemy. Nie wydaje mi się, żeby Dusia była impostorem. Raczej nie. Ona znowu w tą stronę poszła. Dobrze. Tak! Tak! Dusia, masz go! Tak! Bamba! Kurde, no wkopałeś się, typie, no! Zabiłeś Marcina na moich oczach. Spójrzcie na czat, nie głosuj. Mam wam nie, że coś zabłukłeś na moich oczach, nie? Tak. Tak, mamy to! GG! Zajebiście! W topa, bam bam! No, bam się wkopałeś totalnie. On nawet napisał, sorry Zenek. W sensie, w tej rundzie Bambam był ostatnią osobą, którą bym podejrzewała. Tak to wyjąłem. Bambam jest ostatnią osobą, która się w ogóle będzie odzywać. Zabił Zenka na moich oczach. Tak, tylko ja wtedy już ducha byłam. Tak! Tak! Mamy to! To będzie ciężkie, ale mamy to. Imagine zabić kogoś w tym miejscu. Tak, tak. Po prostu just in case. Ej, to by był fake room, na podszedł i nagle do Venta wskoczył. Dobra. Trixu is safe. Trixu eliminacja. Dobra. Oh fuck.
Okej, okay, nie mogę mu nic zrobić, bo to będzie zbyt oczywiste. Okej. Okay. Naprawiliśmy. Przydałoby się kiknąć Trixu. Kafeterii. Cały czas z Trixu i Bam Bamem. Dobra. A ja się wróciłem na sam początek. Ja się generalnie później wróciłem na sam początek, nie? Bo ja z Zenkiem byłem naprawić światło, gdy padło. Co? A. Zenek mówi, sorry, przepraszam. No to Zenek, dawaj. Niestety druhy podejrzewam Marcina. Wstał. O, Marcin po raz którymś tam z rzędu znowu impostorem. Jasne, to jest... Podejrzewam też Trixu. Nie, Gabi... Trixu się skanowała, tak tylko powiem. Dziękuję. Chociaż nie próbuję się udawać, że jestem zdrajcą, no nie? No nie, to jest... Po co miałbym zabijać swoich? Tam koło Gabi, oprócz ciebie, nie? A tu sobie tam gdzieś wybiegł, więc to tak trochę śmierdzi, nie? Oprócz kogo? Ja powiem tak, Bam Bam się jakoś nie udziela, co? Czemu się udziela? Kruchu znalazłem tu w kafeterii. Poszedłem na balkon. Ale... Truchło. Okej, truchło. Właśnie, no bo... Właśnie tego, bo właśnie Zenka z nami nie było z tego zakazania. No. Dobra, dojdźmy do... Potem ja się zastanowałam, to... Wywozimy do reaktora, ale tam właśnie nie było Zenka. Ratunku, jak mam wam dowodzić? Nie było z nami. Ja byłem z Zenkiem naprawić światło. Po czym poszłem na początek, bo wtedy na początku było tyle ludzi i ja się bałem po prostu, że ktoś po prostu zostawicie mnie z kimś i on mnie zabijał na początku, bo tak się zdarza. Ale jednak mnie nie zabił. Ja skipnęłam. Ja też. Ja też, dobra. Co? Bam Bam is suspicious as fuck! Szkoda, że ja nie jestem, dobra. Ach. Dobra. Bam Bam. Bam Bam. Serio? Co się stało? Jak nie znajdziesz żadnego sensownego dowodu, to cię normalnie... Bam Bam jest niewinny, nie? Bo on przecież cały czas ze mną był. I nie mógł zabić. Bam Bam napisał papa. Papa Zenek. Czy on... Nie! Pytanie. Czy on naprawdę zrobił emergency meeting tylko, żeby to napisać? O mój Boże. Aha, albo Marcin, albo Marcin. Ale... Albo Bam Bam, jak mnie tak jak mnie tak ten... Może być, bo Bam Bam był cały czas ze mną i gdyby mógł, to bym jest... Nie mógł też zabić, bo cały ten był przy mnie. Co ty tam to pisze Bam Bam? Nie wiem. Ja nie mam żadnych podejrzeń do nikogo. Trochę trudno. Bam Bam mnie. No ja też w sensie... Ale to nie może być Bam Bam. Jeśli Dusia i Bam Bam chodzili razem, Trixu się skanowała. Bam Bam zrozum, że ja nie jestem. Ja Zenka nigdzie nie widziałem i was też nie widziałem. Nie wiem czemu. Nie, widziałem się... Nie, z kim ja się widziałam na dole? Z Trixu chyba i z Zenkiem na dole, nie? W kafeterii. Bam Bam, to słuchaj, naprawiłem światła, nie? Ja nie wiem, czy ja to nie? Ja nie wiem, czy... Moment. Pod emergency meeting, nie? Czy się naprawiłem?
później ja poszedłem. Sobie teraz mogę mówić co chcę i nie będę suspicious, bo widzieliście jak się skanowała. Mi no. To zadanie z kartą jakby, z kodem. Jak dobrze. I proszę nie wywalać mnie, bo stracicie jedną cenną osobę i możecie przez to przegrać. Nie, bo gdybyśmy wywalili ciebie, to by wiadomo, kto by był od razu drugim impostorem, kto byłby impostorem, czyli Marcin. Aha, okej. Okay. No bo nie, że zaś, ale otwier wynik, bo właśnie ciebie Marcin i Denka. Marcin się wkopał, głosujemy na niego. Czemu ja? No właśnie, dobra. Wkopałeś bo się. Bo masz szczęście, bo bycie impostorem w tej grze. No ale za co? Czemu go nie wywaliliście? Czemu Bam... Proszę, nie głosuj na mnie. Dobra, Bamba musi... Nie, powiem tak. Bamba musi podać jakieś dowody. Dobra, cicho. Marcin, nie, czy będę kolejny raz? Powodzenia. Ja pierdzielę, nie gadaj! Jesus, no niech ich sobie idą. Bo muszę zrobić sobie alibi. Dobra, Truska już myśli, że to ja ją znowu zabiję, oczywiście. Bam, bam, cześć. Czy ktoś tu może wyjść? Nie, nie może. Witam. Ale to jest dobry bait. Próbujmy to wygrać. Fak, kurwa. Tak? Bam, bam. Bam, bam. Na chuj, no naprawdę, ej, co? Nic się nie stało? Ej, gratulacje, wszyscy żyją. Truskę wywaliło. Ej, ale po cholerę. No, też się pytam. Myślę, że powie tego, task się nie robi. To są poważne oskarżenia. Mu się task nie robi. Dobry, wywaliło mnie. Nie szkodzi. Super. No dobra. O nie, mi przykro. Nie wiem, głosujemy na Marcina. Trysk. Byłam z Marcinem i Dusiem. Ja też byłem. Tak, byłem z Truską i z Dusią, potwierdzam. Dokładnie. Muszę przyznać, że impostor gra bardzo dobrze. Chciałabym powiedzieć, że Marcin... Chyba, że bardzo chujowo i Bam Bam po prostu chce nas kurwać. Ze mną, ale ten task nie ma animacji. Który? Ja już prawie skończyłem zadania. No powiedz, który? Ale powiedz, który? Ej, to jest podejrzane, ty nie chcesz powiedzieć, który to był. Ale który? To który? Task! No task, no. Trix. A, bo chciałabym powiedzieć, że Bam Bam połowę śmieci wyrzucał, ale ten task nie ma animacji. Wiecie, ten task ze śmieciami w kapsterii. No, bo głosujemy. Proponuję. Co? Co? Czekaj, co? Nie, za kogo głosujesz? Ja skipuję. Boże, Gajta? Co? Czemu skip... Czemu ja? Ale nie no, Trix, serio. Gabin, sorry, ale ja bym skipnęłam, nie, naprawdę. Oh shit. Okej, dobra, ja wam jeszcze udowodnię, że jestem crewmate. Dobrze, dobrze. Udowodnisz, tak. To jest...
Na Bambama muszę uważać. Ej, czyli... Na Bambama muszę uważać, a oni mówią, że... No... No, ten impostor gra bardzo dobrze. That's shit. Dusia mnie potwierdzała, tu się nic nie zrobię. Ach. Niefortunnie. Próbuję grać taktycznie, ale... Kurde no... Kto był? Marcin? Marcin, czy ty znowu? Tak! Ja mam dość, naprawdę. Nie, nie, nie. Marcin, ty naprawdę... I mnie chcieliście wyrzucić. Was koledzy. Przepraszam. Eluwina. I znowu będę ja? Nie, będę krumy. Ja, detektyw Marcin! Dobrze. Truska poprosiła. Truska jest... O, Dusia... Zobaczmy. Total task się nie ruszył. Przy jednym się ruszył, przy drugim nie. Ja nie wiem. Tak, tak. Tak, tak, paleczki dostaję, tak, tak, za każdym razem, gdy widzę, że ktoś jest crewmate'em potwierdzonym, tak samo jak ja, dostaję, kurwa, padaczki. Ze szczęścia, oczywiście. Tak. Chodź tu, chodź, chodź tu. Cześć, Tryksu. Jesteś suspicious. Dobra. W sensie, no nie, no, dobra. W sensie, nie jest suspicious. Jeszcze nie. Przynajmniej jeszcze nie. Okej. Okay. Dusia mi ufa. Dusia mi ufa. Okej. Okay. Fajnie, że Dusia mi ufa. Nie wiem, po co chodzi. Nie wiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam ciało Bambama leżało na tym... jak to się nazywa? No jak jest ten długi korytarz z przejściem do tego... To jak to się nazywa? Do tego greenhouse, no nie? No, tam przy adminie. Co? Cały czas z Marcinem. Tak, ja i Dusia chodziliśmy przy reaktorze. Czyli Marcin nie jest... Dusia się skanowała, tyle powiem. Dlatego jej ufam. Czyli ja i Marcin jesteśmy niewinni. Ja nareszcie jestem niewinny. Marcin, ale ty nawet nie wiesz, jak to podejrzanie brzmi. Nareszcie! Wiem. Dobra, możecie mnie wywalić, ale wtedy będziecie mieć bardzo duży minus. Ja jak byłam przy reaktorze, to miałam włączyć tam moc do... Jak to się nazywa?
Nie wiem, ale miałam czegoś włączyć moc tym takim suwaczkiem i teraz właśnie szłam, żeby tą moc odebrać, no nie? Do tego greenhouse i... Mogę powiedzieć, jakie taski zrobiłam? No. Wal. W adminie te cyferki, później ten upload obok admina i nad adminem i tam obok admina robiłam listki. Listki? Listki? To jest takie zadanie w ogóle z listkami? Czyli co? Tak. Serio? No jest. Jest. Okej. Okay. Bo ja sobie nie mogę przypomnieć. Ja też nie. Ja też nie, szczerze. No to jest... No to jest... Jezu Chryste, no to jest ten task, który, w którym... jak to się może... Do tego czegoś ten task, te listki. W którym te liście właśnie... On jest na tej mapie? Tak. No tak. Skipujemy? Byłam dwa razy! Skipuję. Bo wiesz, na różnych mapach są różne taski. No i ja nie jestem właśnie. Nie jestem pewny, czy na tej jest właśnie ten, ale... Jest. Dobra, dobra. Dobra, Elo? Mogę potwierdzić. Jest. Kiksu jest suspicious trochę, ale... Dusia się mnie trzyma. Dobrze. Miło. Miło wiedzieć. Tym razem mi ufa. W sumie potwierdziłem ją, więc jest to oczywiste, no ale... Super, jesteśmy tu w trójkę z Trixu. Trixu left the game, okej. Okay. Trixu nie była impostorem i w dodatku... Wróciło mnie z gry. Nic. No widzę, wyrzuciło Trixu z gry. Truska, truska, truska. Ej, racja! Pozostaliśmy w trójkę! Oj, shit. Truska wkopała. Ja od początku wiedziałem. Od początku wiedziałem, bo poprosiła i dostała. Marcin. No, tak, słyszę cię. Ile razy jeszcze zamierzę powtórzyć? Marcin. Ale weź kogo, weź już, który z nich zabij, no come on, przecież ja wiem, że to jesteś ty. No, fajnie, dzięki. My ciągle w dwójkę chodziliśmy i... Dalej myślę, że to Marcin. Ale ty jesteś miła. Czekajcie, ja ze dwóch. Marcin jest zawsze. To nie byłam ja wcale. Marcin. Tak. Robimy jeszcze jedną rundę? Guys, ostatnia runda, dobra? Okej, okay, elo. Dobra, ale jeśli chodzi o gry, to ja chciałam ten takie ten. No dobra. Cio. Ja nie jestem. Dusia jest tutaj. Powiedz... Fajnie w ogóle, że rozpoczęliście grę, kiedy ja powiedziałam, że mam ze dwóch dzięki. Jezu, przepraszam. Okej. Okay. O, chyba się... Ruszył się chyba. Nie wiem, czy to było fejkowanie. Nie jestem pewny, ale potwierdzę się u Dusi! Patrz, jaki niewinny jestem! Patrz i podziwiaj, bo ci nic nie zrobię. I robimy emergency meeting! Marcin jest niewinny po raz drugi. Okej. Okay. Ja ufam Dusi. Ona mnie potwierdzi. Tak. Patrzę, total task. Ruszył się. I Dusia zrobiła. Prawdopodobnie zrobiła. Wygląda na to, że mogę jej całkowicie zaufać. Całym sercem. Trzymamy się razem po raz drugi. Nic nas tutaj nie zabije. Jak będziemy tutaj w dwójkę. Impostor przyjdzie i nie będzie wiedział, co robić. To było podejrzane, że ona tak stanęła. A, są listki. Są listki jednak. Dobrze.
Ufam Dusi, ona już mogła mnie już dawno zabić, już dawno, naprawdę. Dusia, uważaj na mnie, please. Dobrze. Chodź, chodź, chodźcie, chodźcie, koledzy. Tu, zajebiście, kabelki zrobione. Super. No w sumie teraz, bo ja rzadko gram na tej mapie. I generalnie teraz mi się bardziej chyba jakoś tak... Kaina mi się bardziej podoba. Nie wiem czemu, nie wiem jak, ale mi się bardziej podoba. Okej, okay. Teraz znaleźć Dusię. To jest cel, bo ona mnie w tym momencie zostawiła. I nie czuję się bezpieczny. Mam jeden task do zrobienia. Jeden, jedyny. I jest to... są to kabelki. Kabelki, task complete. Gdzie jest Dusia? Ale baba mnie... Marcin, ty ślepa! Co? Pirogo. Nie, ty no. Jeszcze, no. Gdzie on was zabił? Zabił mnie, Dusię i chyba Trixu. Dusia, dlaczego mnie zostawiłaś? Zabił mnie w kapitelu. No bo chciałam robić tego, oksygen. Że mama poszedł tam z Gabi na dół i chciałam zobaczyć, czy nie ma tam ciała Trixu, no i no. I mnie zabił. Ale wiecie co, ale ja chciałam właśnie przy następnym... Kurde. No nie powiedzieć, tak? Że po pierwsze mamą cały czas za mną chodzi, a po drugie zanim nam ten, zanim ten, było to odliczanie, aż nam się oksygen skończy, to mam tak stanął na kilka sekund, jakby właśnie chciał to włączyć, no nie? To chciałam właśnie to powiedzieć w następnym meetingu, ale nic nie ten. No, generalnie mogłaś zrobić emergency meeting od razu, ale on się pewnie zabił, nie? Wiem. Nie byłam impostorem ani razu. No, no to... Zjebałam. Ja byłem z Dusią, ona mnie zostawiła. Mogliśmy zostać w dwójkę i jakby został tylko Bambam. Jakby został Bambam ostatni, to wiemy, kto jest impostorem, nie? Dobra, to jeszcze raz. Dobra. Po raz ostatni. Po raz ostatni jesteśmy tutaj. Tak, tak. Możemy się wykazać. Pokazać swojego skilla. Truska się skanuje. A ja idę. I oni sprawdzają, czy ja mnie zabiłem przypadkiem, no. No wiesz, Marcin jest generalnie bardzo mądry i... Nie. To nie. Okej. Dobrze. Mniej dobrze. Ej, ogólnie chciałam powiedzieć, że w laboratorium było też ciało Trixu. Gadałem zmiutowany, okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że znalazłem Bambama w kafeterii. Ej, a czemu ja widziałam... Widzę... Co ty widzisz? Co? Bambam napisał na czacie, a tam w labie było ciało.
tylko na, sorry, byłam z dwóch, ale widziałam na mapie, tam w adminom nigdzie było, że ktoś używał wentów, bo raz był ktoś w Medbayu i nagle się znalazł pod tym drugim pomieszczeniem. Ktoś używał na pewno wentów. Marcin? Jakby ja się skanowałam ogólnie. Dokładnie. Marcin. No fuck! Marcin znowu impostorem. To się robi nudne. Mówię, Marcin, zmień ten kolor, a nie... Właśnie. To jest mój kolor. On jest zaklepany. Każdy ma własny. Dobra, fajnie. Dobra, bye bye. Pożegnajcie się. Bye. Bye.